Cześć, siema. Kończy się już marzec, czyli trzeci miesiąc, kiedy nagrywam Mercemajstra. Jest mi bardzo miło, że taki spotykam odzew z Waszej strony. Oglądają mnie młodzi, oglądają mnie starsi. Statystyki wskazują, że 75% z Was jest między 28 rokiem życia a 54. Ogląda też mnie sporo młodzieży poniżej 15 roku życia. I potem jest też taka przerwa, bo ci starsi, a do 28 za wielu z Was nie ogląda tego programu. I z tego co widzę, to też ludzie starsi po 60, czyli domniemuję, że to są, nieraz jest tak, że wnuczek ciągnie dziadka albo babcię, żeby coś pooglądać, coś Wam pokazać. Tak to wygląda, taka jest ta statystyka. Oczywiście chciałbym rozwijać wiele tematów. Na ile mi czas pozwala, będę to robił. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich, którzy się bawicie modelami, bez względu na to, jaki model macie. Szczególnie pozdrawiam najmłodszych, którzy mają modele najprostsze. I prośbę mam z kolei do tych starszych, do zaawansowanych RC-majstrów, którzy są modelarzami już od kilku lat, czy kilkunastu. Macie fajne modele, bardzo dużo już umiecie, tylko pamiętajcie, wy też kiedyś zaczynaliście, bądźcie wyrozumiali dla tych młodszych. Pamiętajcie, że grupa RC Majstry jest stworzona po to, żebyście nie zalewali mnie pytaniami, bo ja sobie zdawałem sprawę, że ja nie dam rady na wszystko odpowiedzieć. Po prostu fizycznie nie dam rady, ale ta grupa jest po to, żebyście tam formułowali pytania. Zróbcie zdjęcie modelu, zróbcie jakiś filmik, jak macie problem, nie odpala regulator, silnik, serwo chodzi, silnik nie chodzi, albo odwrotnie, albo coś. Sfilmujcie to, pokażcie. Bo jeżeli tak zadajecie pytania, a nie filmujecie, to nie wiadomo, jaki tam jest regulator, to, tamto, pierdam to. Jak to zrobicie? Grupa RC Majstry na Facebooku jest po to, żebyście sobie sami pomagali. Ja jako ten przysłowiowy RC Majster jestem tylko po to, żeby Was nakierowywać na pewne rzeczy. Trialowcy oczekują ode mnie, że będę mówił o trialu. Tak, będę mówił. Będę mówił, dajcie mi jeszcze troszeczkę czasu, ja się do tego przygotuję. Jestem cienki na razie z tego tematu. Natomiast widzę, że trial się niesamowicie rozwija. Tak samo jest z driftem. W drifcie jest pewna burza. Ostatnio może troszkę mnie nerwy poniosły. Taki film włożyłem, co sam dałem kciuk w dół. Nie podoba mi się ten film. Chciałem pokazać emocje, chciałem pokazać ludzi, twarze. Chciałem pokazać jakby całą otoczkę, taki zrobić reportaż, żebyście mogli to wszystko zobaczyć, ale stanęło na tym, że dostałem wiadro zimnej wody na głowę, że to nie jest dobre, że nie każdy się chce oglądać. Dało mi to do myślenia, nie jestem na nikogo zły, nie jestem na nikogo obrażony. Przeanalizowałem całą sytuację, widzę jakby dwa modelarskie światy. Świat takich popularnych zabaw modelami i zaawansowanych, czyli jakby takie modelarstwo redukcyjne i dla zaawansowanych. Te dwa światy, one są teoretycznie, wszyscy jesteście modelarzami, ale jesteście tak daleko od siebie, że jest coś białe albo czarne. Białe to są wszyscy ci początkujący, czarne to są ci bardzo zaawansowani. Często ci, co już są bardzo zaawansowani, zapomnieli, jak to było na początku. I tutaj widzę problem, o tym chciałem mówić, chciałbym, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Przygotowuję dla Was kilka ciekawych zagadnień. Mianowicie strada do driftu, sprint do driftu, następnie RS4 też w wersji driftowej, to Wam pokażę. Jestem umówiony na tor do Warszawy, gdzie zaprezentuję Wam na torze, prawdziwym, profesjonalnym torze driftowym, model MST FXXD, tak? Czyli to jest model stricte do driftu, bo zadajecie mi pytanie, jaki model na początek? Ale ja Wam zadaję pytanie, a jakim dysponujecie budżetem? Wszystko zaczyna, czy jesteście pewni, że chcecie iść w dany temat? Bo żeby nie było takiej sytuacji, że jest to Wasz pierwszy model, i nawet macie duży budżet, ale nie jesteście w 100% pewni, czy to jest chwilowy kaprys, czy to jest faktyczna chęć posiadania takiego modelu i będziecie brnęli w ten temat. Jeżeli na przykład mieszkacie w Warszawie i chcecie driftować,
to musicie, zdecydowanie Was zapraszam, idźcie tam na ten tor, tam się wszystkiego dowiecie, tam wypożyczycie model i kupcie od razu model do driftu stricte, czyli musicie mieć te 1500-1600 zł albo więcej i idźcie w ten drift. Zajebista sprawa, super, super jest to zabawa. Ale jeżeli mieszkacie w jakimś mniejszym miasteczku, czy nawet na wsi, czy gdzieś, macie najbliższy tor prawdziwy driftowy, jest 150 km od Was, to Wam taki model driftowy nie, chyba nie jest do końca potrzebny. I na pierwszy raz Wam wystarczy zwykły model do 1000 zł. Nawet ta strada 660, czy jakiś fisz, czy cokolwiek. Narysujcie sobie, kupcie sobie kawałek kredy, weźcie albo gazobetonu, czy takiego itonga za 2 zł. Wyrysujcie sobie trasę. Zrobię coś takiego, zrobię stradę, wyrysuję, weźmiemy tą stradę i pojeździmy, narysujemy zony, narysujemy clipping pointy. Pamiętajcie, model taki nieprofesjonalny potrzebuje większego placu, większego terenu. On paradoksalnie, model nieprofesjonalny do driftu jest szybszym modelem niż model profesjonalny, który się perfekcyjnie prowadzi. Macie film, RC Meister driftuje. Perfekcyjnie się prowadzący model, w moim odczuciu, chociaż nie był to najlepszy model i najdroższy, ale dla mnie bomba. I ten cały tor, taki mikroświat motoryzacyjny, coś pięknego. Ale żeby do tego świata wejść, to niestety trzeba mieć model dość drogi, czyli ten właśnie FXXD na przykład, na początek. Nie, ktoś mnie tam pyta, Sakurę, można kupić model Sakura, to są modele też typowe do driftu. Model typowy do driftu to już jest model specjalistyczny. To jest model, który służy wyłącznie do driftu. On się nie będzie nadawał do rajdów. On niespecjalnie, nikt nim będzie jeździł po kałużach czy po błocie. To jest po prostu specjalistyczny model do driftu. Natomiast są modele popularne, na których jest napisane, że to drift. To jest nie do końca tak. Wszystko wyjaśnię krok po kroku. Ale wolno się bawić, tylko żeby te dwa światy, prośba do tego świata profesjonalnego driftu, nie hejtujcie, nie zniechęcajcie tych młodych, tłumaczcie, nauczajcie. I to na razie tyle. Zaraz idę biegać, bo zawsze sobie trenuję bieganie, dzisiaj jest czwartek, nie ma żony, zrobię unboxing, 4 modele mam przygotowane. Na czwartek w przyszłym tygodniu jestem umówiony na testy tego FXXD, na to, żeby Wam pokazać tor. Jestem umówiony z Owcą, to jest zajebisty, słuchajcie, zawodnik offroadowy. Ma modele marki X-Ray, modele spalinowe, ma modele elektryczne. To jest po prostu człowiek, to jest RC Meister, level najwyższy, jaki znam. I on się jara tym na maksa. On będzie Wam chciał wszystko powiedzieć, pomóc. Ja go tu zaproszę. Usiądziemy, będziemy pokazywać następnych drifterów, następnych zawodników. To będzie jakby taki nowy, jakby to jest samorodny twór. Będę zapraszał tu do siebie kumpli z modelami i będziemy Wam te modele prezentować. I ja wtedy będę mniej mówił, oni będą mówili więcej, ale ja potrzebuję ludzi, którzy chcą o tym mówić, a nie takich, którzy, a wiesz co, no ja to bym Ci ten model pokazał, chcesz to sobie zrób zdjęcie, ale ja to nic nie powiem. Dziwi mnie takie podejście, ale to rozumiem i szanuję. Także będzie się działo, powiem Wam tak, zajebiście jestem zadowolony, jak ten kanał się rozwija i jak ja jestem odbierany. Jak nawet ktoś daje łapkę w dół, jego prawo. Ja się tym nie przejmuję. Ja rozumiem, że komuś się mogę nie podobać. Jest taki jeden gość, który regularnie, o czym ja bym nie powiedział, zawsze jest łapka w dół. Ja się domyślam, kto to jest. On mnie po prostu nie lubi, ale on mnie nie lubi mnie. Ale trudno. Nie sposób, żeby nas wszyscy lubili. Też pamiętajcie, podniecajcie się tym, co robicie i nie bójcie się o tym mówić i pokazywać. I wbijajcie na tą grupę RC Majstry. Niech ta grupa żyje. Pomagajcie sobie wzajemnie. Informujcie się, gdzie są zawody, gdzie się spotykacie, jak jeździcie, jaki macie problem. Będę dbał, ja i mój syn będziemy dbali, żeby na stronie facebookowej RC Majstry nie dochodziło do sytuacji, że ktoś zada pytanie jakieś banalne, trywialne, proste, a inni go wyśmieją. Absolutnie. Jest tam grupa takich RC Majstrów, którzy momentalnie na to zareagują. Nie wolno w ten sposób postępować, nie wolno młodych zniechęcać. Cześć, do zobaczenia.